Dzień dobry, kochane. Dzisiejszy filmik poświęcam pielęgnacji cery po 35 roku życia. Zanim jednak przejdę do tematu, pragnę Was poinformować, że kolejny filmik ukaże się za półtora tygodnia, czyli nie w piątek jak dotychczas, a w środę, 12 maja. I tak właśnie kolejno już filmiki będą ukazywały się w środy oraz w soboty. W środę będą ukazywały się filmiki tematyczne, a soboty będę poświęcała na odpowiadanie na Wasze komentarze pod filmikami. No właśnie, co jest najistotniejsze w pielęgnacji cery po 35. roku życia? Przede wszystkim dzisiaj w filmiku ujmę kosmetyki, które pomogą Waszą skórę rozświetlić, oczywiście nawilżyć, odżywić, odbudować płaszcz hydrolipidowy, ale oczywiście w ogromnym stopniu pobudzić włókna kolagenu i elastyny do odnowy, aby spłycić zmarszczki, zapobiegać powstawaniu kolejnym zmarszczkom. Ponadto wzięłam pod uwagę również Przebarwienia, bo często już w tym wieku zaczynamy borykać się z przebarwieniami, czyli będą tutaj ujęte kosmetyki, które będą im zapobiegały i jednocześnie pomagały je likwidować. Dodatkowo będą tu kosmetyki rozświetlające, likwidujące widoczność porów, czyli zmniejszające widoczność porów, dlatego że niestety z wiekiem skóra staje się bardziej taka gąbczasta. W związku z tym. Pielęgnacja powinna mieć na celu zwężanie porów, wygładzanie struktury skóry. Nie można też zapomnieć o antyoksydacji, czyli działaniu przeciw wolnym rodnikom, które to w ogromnym stopniu przyczyniają się do szybszego starzenia naszej skóry. Dlatego też tutaj wszystkie kosmetyki będą miały na celu właśnie antyoksydację, rozświetlanie tej skóry, zwężanie porów, poprawianie jej struktury nawilżenie i odbudowę płaszcza hydrolipidowego oraz oczywiście wygładzanie i pobudzanie włókien kolagenu i elastyny. No to do rzeczy. Zaczynamy jak zawsze od oczyszczania i już na tym etapie warto pomyśleć, aby właśnie miało to działanie przeciwstarzeniowe. Dlatego też kosmetyki, które właśnie teraz wam wymienię, jak najbardziej będą w tym kierunku działały. Zacznę od olejku myjącego, czyli od tego pierwszego etapu wieczorem, jak doskonale wiecie, zawsze podkreślam rolę odpowiedniego oczyszczania, więc absolutnie nigdy, czy mamy makijaż, czy go nie mamy, nie pomijamy tego etapu. I do pierwszego etapu wybrałam dzisiaj dla Was olejek Go Cranberry polskiej marki Nowa kosmetyki. W tym olejku znajdziemy olej z nasion żurawiny oraz olej ze słodkich migdałów i emulgator, który bardzo sprawnie, naprawdę bardzo sprawnie zamienia ten olejek w lekką emulsję i bez problemu spłuczecie ten olejek bez pozostawienia tłustej warstwy na skórze. Olejek cudownie pachnie, nie szczypie w oczy, nie podrażnia ich w żaden sposób, fantastycznie sobie radzi nawet z ciężkim makijażem. A kolejnym kosmetykiem będzie syndetowy olej do mycia Oilecz polskiej marki Dermedic. Znajdziemy tutaj trzy rodzaje olejów oraz glicerynę i delikatne detergenty. Ten preparat cudownie domywa nawet najcięższy makijaż. Fantastycznie sobie z tym radzi, nie szczypie w oczy i cudownie, przepięknie pachnie, a do tego co bardzo ważne, absolutnie nie mamy uczucia takiej nieprzyjemnej ściągniętej skóry, nie narusza tego płaszcza hydrolipidowego i naprawdę pozostawia skórę wilżoną. Ten preparat doskonale sprawdzi się zarówno rano, jak i wieczorem, czyli spokojnie możecie po niego sięgać, myjąc skórę rano i wieczorem. Natomiast jeżeli jeszcze jesteśmy tutaj przy wieczornej pielęgnacji, to mam dla Was propozycję toniku. I będzie to tonik wygładzający z kwasem mlekowym, znowu polskiej marki Apis. To jest dość charakterystyczny tonik, bo jest on. Hydrożelowy, czyli ma konsystencję lekkiego żelu. Ja osobiście uwielbiam tego rodzaju toniki i w nim znajdziemy oprócz wspomnianego kwasu mlekowego, mamy jeszcze kwas hialuronowy i algi. Ten kosmetyk pomoże Wam rozświetlić skórę, nawilżyć, bardzo delikatnie złuszczyć, ale bez takiego widocznego złuszczenia. Natomiast ze względu na obecność w kwasu mlekowego w dość dużej ilości, polecam go do stosowania wieczorem. Co zatem rano? Rano polecę wam tonik z ultra stabilną witaminą C Bielenda Professional, czyli znowu mamy polską markę dziś mocno po polsku i w tym toniku znajdziemy zieloną herbatę, ekstrakt z maliny, glicerynę i niewielką w tym wypadku ilość kwasu mlekowego, który będzie działał nawilżająco. Ten tonik nie tylko będzie działał antyoksydacyjnie, ale ze względu na obecność witaminy C rozświetlająco, więc przy okazji będziecie miały taką fajną pielęgnację pobudzającą z samego rana dla waszej skóry i dodatkową jeszcze ochronę w postaci witaminy C przed promieniami słonecznymi. A skoro jesteśmy przy witaminie C, to nie mogłabym zapomnieć o serum z witaminą C, które w przypadku pielęgnacji cery po 35 roku życia powinno być nieodzowne. Takie serum z witaminą C powinno Wam tak naprawdę towarzyszyć przez cały okrągły rok. I tutaj do zaproponowania mam serum Tetra C PH Doctor. To jest serum z taką stabilną formułą witaminy C tetraizopalmitynianem askorbylu, który pięknie będzie się wchłaniał, on bardzo ładnie jest przyjmowany przez skórę, nie powoduje jakiegoś podrażnienia, złuszczania, więc tutaj śmiało nawet mogę polecić tym serom bardziej wrażliwym. To serum polecę na dzień, bo będziemy miały cudowną właśnie antyoksydację, znowu zabezpieczenie skóry przed promieniami słonecznymi, czyli to wspomaganie takie przed działaniem wolnych rodników, przed działaniem promieni UV. Tu w tym serum znajdziemy oprócz wymienionej witaminy C, jeszcze olej ryżowy i makadamia, skwalan, pantenol i alantoinę. To serum ma konsystencję emulsji, więc śmiało nada się zarówno pod lekki krem nawilżający na dzień, bądź ewentualnie samodzielnie pod krem z filtrem. A co z nawilżaniem? Co w takim razie nałożyć po takim serum, żeby to współgrało wszystko ze sobą? Tutaj mam dla Was propozycję kremu nawilżającego z bakuchiolem. To jest substancja coraz bardziej zyskująca na popularności, dlatego, że bakuchiol jest takim roślinnym odpowiednikiem retinolu. Badania wykazują, że bakuchiol daje rzeczywiście bardzo podobne działanie do retinolu, ale bez tego efektu drażnienia. Więc jest doskonałym takim składnikiem aktywnym w tej pielęgnacji wiosenno-letniej. Bez efektu właśnie takiego podrażnienia, uwrażliwienia skóry. I tutaj mam na myśli krem nawilżający z marki The Inkey List. To jest marka, która jest y, dostępna w seforze I tu oprócz wspomnianej substancji znajdziemy jeszcze skwalan i olej inci. Mimo skwalanu i oleju inci, ten krem jest dość lepki w swojej konsystencji, więc jak najbardziej będzie współgrał później z kremami y, przeciwsłonecznymi. Natomiast to jest bardzo dobra propozycja, jeżeli masz cerę mieszaną, ze skłonnością nieco do przesuszania, jeżeli Twoja skóra wymaga odbudowy płaszcza hydrolipidowego. Jeżeli natomiast masz skórę, która idzie bardziej w stronę cery tłustej, nie lubisz odżywczych konsystencji, choć tak jak wspominam, ten kremdy Inka i liston jest naprawdę dosyć lekki. Ale jeżeli wymagasz czegoś takiego o naprawdę takiej delikatnej, szybko wchłaniającej się konsystencji, to mam tutaj alternatywę. I to jest krem, o którym mówiłam już niejednokrotnie, dlatego że go uwielbiam absolutnie. On się cudownie sprawdza właśnie wiosną i latem. I to jest krem Pure Hills koreańskiej marki z wąkrotą azjatycką. On ma konsystencję hydro żelową, taką może nie hydrożelową, a kremu. Fantastycznie wchłania się absolutnie do, zupełnie może nie do matła, ale pozostawia skórę taką bardzo lekką, bez efektu przetłuszczenia. I co ważne, wąkrota azjatycka jest jednym z najcudowniejszych antyoksydantów. Ten krem fantastycznie współgra z filtrami przeciwsłonecznymi, no i oczywiście to działanie antystarzeniowe i bogactwo ekstraktów roślinnych. Więc masz do wyboru na dzień dwa kremy. Albo krem z bakuchiolem o nieco bardziej takiej typowo nawilżającej konsystencji albo lżejszy Pure Hills z wąkrotą azjatycką. I kolejnymi y, preparatami na dzień, które tutaj y, Wam polecę, czyli mamy teraz tak Serum Tetra C z PH Doctor, tak, z witaminą C, następnie mamy któryś z wybranych kremów i aby wykończyć tę pielęgnację i aby zabezpieczyć skórę przed promieniami słonecznymi, bo oczywiście w kosmetyce antystarzeniowej, w pielęgnacji antystarzeniowej nie możemy absolutnie o tym zapomnieć, no to zaproponuję Wam teraz krem z filtrami przeciwsłonecznymi, oczywiście o wysokim współczynniku ochrony, czyli SPF 50. I tutaj będzie to lekki krem ochronny Basic Lab SPF 50. Ten krem ma w sobie nowoczesne filtry chemiczne, które absolutnie w żaden sposób nie bielą. To są stabilne filtry, więc będą pięknie zabezpieczały waszą skórę przed promieniami słonecznymi. A oprócz tego mamy tutaj znowu witaminę C, niacynamit i glukonolakton. Natomiast pragnę zaznaczyć, że tej witaminy C jest niewiele, więc nie obawiajcie się, że mimo już obecności witaminy C w kilku innych kosmetykach, które wymieniłam na dzień, bo mamy i tonik i serum i tutaj dodatkowo jeszcze właśnie ten krem. To spokojnie to wszystko będzie pięknie nam współgrało. Więc ten lekki krem ochronny właśnie z Basic Lab SPF 50 pięknie będzie współgrał z Waszym makijażem. Natomiast jeżeli Twoja skóra jest taka bardzo mocno skłonna do przetłuszczania się, wtedy w zupełności wystarczy Ci taka skromniejsza nieco pielęgnacja właśnie wiosną i latem, czyli tylko serum z witaminą C i na to ten lekki krem ochronny Basic Lab. I to w zupełności pięknie będzie domykało tę naszą pielęgnację antyoksydacyjną, będzie cudownie zabezpieczało właśnie skórę przed promieniami słonecznymi, i ją rozświetlało dodatkowo. Natomiast, przechodząc do pielęgnacji wieczornej, tutaj nie mogłabym zapomnieć o odżywieniu naszej skóry. I mam do zaproponowania już nieco cięższe kosmetyki. I tu teraz mam na myśli serum z resweratrolem i kwasem ferulowym marki The Ordinary. To jest serum, które ma zupełnie inną konsystencję niż wymienione serum z witaminą C, bo ono jest nieco olejowe. Więc nie do końca może przypaść tym skórom bardziej mieszanym, mieszanym w stronę tłustą do gustu. Natomiast jest to serum, które cudownie rzeczywiście odżywi waszą skórę, spowoduje jej takie zmiękczenie. Zmniejszy też widoczność zmarszczek, będzie zapobiegało odwodnieniu i będzie odbudowywało płaszcz hydrolipidowy. Ponadto, zarówno resweratrol, jak i kwas ferulowy są cudownymi antyoksydantami. Absolutnie to są takie y, numery pierwsze na mojej liście. Resweratrol cudownie wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Dotlenia też skórę, powoduje, że ta skóra działa na takich wyższych, bym powiedziała, obrotach, a kwas ferulowy przepięknie zapobiega powstawaniu przebarwień, jest silniejszym antyoksydantem niż witamina C, fantastycznie rozświetla skórę. To serum będzie świetnie współgrało z naszą wieczorną pielęgnacją, do której wybrałam krem lipidowy ponownie marki PH Doctor. I to jest krem, który przede wszystkim ma w sobie witaminę C w stabilnej formule, olej ryżowy i makadamia, skwalan, pantenol i alantoinę. Ten krem jest rzeczywiście odżywczy, natomiast cera po 35 roku życia wymaga już takiego intensywniejszego odżywienia, regularnego dbania o płaszcz hydrolipidowy, bo naruszenie właśnie tego płaszcza powoduje zwiększenie. Zmarszczek może nie tyle że zwiększenie, ale że te zmarszczki stają się bardziej widoczne. Pamiętajcie, że każde odwodnienie, każde nawet lekkie przesuszenie skóry będzie zmarszczki podkreślało. Więc bardzo istotne w takim działaniu antystarzeniowym, w spowalnianiu procesu starzenia jest właśnie nawilżanie i odżywianie i ta skóra zaczyna od razu inaczej wyglądać. Więc ten krem cudownie będzie właśnie współgrał już z wcześniej wymienionym serum The Ordinary. Natomiast jeżeli chodzi o uzupełnienie, nie mogłabym tutaj zapomnieć oczywiście o peelingu i masce. I wymienię peeling, który już wielokrotnie pojawiał się w moich filmikach, a mianowicie peeling kwasowy Anti Dry z dermokosmetycznej serii marki Bandy. Za co lubię tak ten kosmetyk? Przede wszystkim za obecność kwasu mlekowego, który ma w niewielkim stężeniu właściwości Nawilżające, rozświetlające, pomaga zwalczać przebarwienia, zmniejszać widoczność porów. Pobudza również włókna, kolagenu i elastyny, czyli to wszystko, o czym dzisiaj sobie rozmawiamy. To całe działanie antystarzeniowe, spowalniające proces starzenia się skóry. Dodatkowo w tym peelingu znajdziemy mocznik o właściwościach. Nawilżających, czyli kwas mlekowy plus mocznik, daje nam efekt nawilżenia i rozświetlenia. Ten peeling możesz stosować dwa lub trzy razy w tygodniu, w zależności od tego, jaki chcesz efekt uzyskać. Jeżeli Potrzebujesz takiego intensywniejszego nawilżenia, to jak najbardziej może się on pojawiać aż trzy razy w tygodniu. I stosujemy go po wieczornym myciu, oczywiście po zastosowaniu toniku, na osuszoną skórę. Wtedy tego dnia nie nakładasz już serum, dlatego że ten peeling, jakby można powiedzieć, zastąpi ci rodzaj takiego kosmetyku. Ten peeling dodatkowo nie wchłania się. On pozostawia taką lekko lepką warstewkę. To jest może jego taka niewielka bym powiedziała wada, ale tak zachowuje się właśnie kwas mlekowy. W związku z tym nanosimy kilka kropli na suchą oczyszczoną po toniku skórę, pozostawiamy na chwilkę do wchłonięcia i nakładamy krem pielęgnacyjny. A na koniec, na koniec, maska z witaminą C taka bomba witaminowo-odżywcza dla waszej skóry, która dodatkowo da jeszcze piękne rozświetlenie. I mam tu na myśli maseczkę rozjaśniającą odżywczą z ultra stabilną witaminą C Bielenda Professional, czyli z tej samej serii, z której wymieniłam dzisiaj tonik, który możecie stosować rano. Oprócz wspomnianej witaminy C znajdziemy tutaj witaminę E, olej kokosowy, nawilżającą betainę oraz Retinol w postaci palmitynianu retinylu, który będzie działał w tym momencie nawilżająco i odżywczo, czyli tutaj rzeczywiście jest to silne działanie antystarzeniowe. Tę maskę można zastosować dwojako, bo możecie ją zastosować na 15-20 minut, bądź pozostawić do wchłonięcia na całą noc. Podsumowując, pielęgnacja rano jest nastawiona na silną antyoksydację, bo mamy tam sporą dawkę witaminy C. Oraz oczywiście na ochronę przeciwsłoneczną. Natomiast wieczorem dbamy o płaszcz hydrolipidowy. Nawilżamy, odżywiamy, walczymy z ewentualnymi przebarwieniami ze względu na obecność kwasu mlekowego. Tu też przy okazji dbamy o widoczność porów, o strukturę skóry. I oczywiście nie zapominamy o silnym, właśnie takim odżywieniu w postaci maski. To wszystko zebrane w całość da Wam efekt naprawdę pięknej, zdrowej skóry, gdzie długo będziecie mogły się cieszyć właśnie taką ujędrnioną i rozpromienioną cerą. Jak zawsze całą listę kosmetyków znajdziecie w opisie z kompletnymi linkami. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, pozostaw proszę kciuk w górę, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku.